I witajcie, witajcie. Witaj, Zygfryd. Jak się masz dzisiaj? Cześć, Asia, witajcie wszyscy. No ja się mam świetnie, wszystko jest bardzo dobrze. Parę dni Czyli znowu nie widzieliśmy się. dokładnie, my się spotykamy na wizji co jakiś czas. I jest takie pierwsze uspokojenie. Wszystko jest dobrze u Zygfryda. Ostatnio nagrałeś filmik i były podobno jakieś tam opinie, komentarze pod spodem, że taki smutny jesteś, coś tam się wydarzyło, nic się nie wydarzyło, a może się coś wydarzyło. Po prostu byłeś refleksyjny, prawda? No, oczywiście, refleksyjny i przede wszystkim spokojny, bo naokoło nas dzieje się taka zawierucha. Teraz wyjątkowo dużo ludzi dzwoni i jest wystraszonych, bo takie sprzeczne informacje się pojawiają. Zobacz, mamy tutaj jakieś ruchy w Polsce, w Niemczech, coś się dzieje, wybory gdzieś tam za wielką wodą, nic jakoś nie wychodzi, wszystko się sypie. Ja mam takie informacje, że moi znajomi mi piszą: no Zigi, ciekawy jak teraz będziesz oczami świecił. No, no to będziesz świecił oczami. Jak się z tego wytłumaczysz teraz, tak? No bo wiesz, jakby nie było miesiącami już, a już nie wiem, to już chyba ponad rok, mówimy jedno i to samo i wszyscy już się tak nakręcili do bólu. No ja czekałam bardzo na aresztowanie pewnej osoby, nie będę mówiła, bo ja już nawet nie wiem, co można mówić, czy nie można mówić. No. Ponieważ tak, tutaj też były komentarze, tutaj kanały nam rosną, i pewnie tam zarobki rosną, a to słuchajcie, nie tak. Rozczaruję wszystkich i powiem, tego się nie mówi, powiem o czym się nie mówi. Październik widziałam wszystkie te filmiki, tam narosło 12 euro, więc takie są zarobki. No. Po prostu YouTube niestety ma te algorytmy, na których trzeba się znać, bądź też blokuje, bądź też limituje za każde słowo, kiedy używamy pewnych słów i których nie wolno wypowiadać, a ja nawet połowy pewnie nie wiem, których nie wolno wypowiadać, to po prostu nie działa, więc no nie jest to tak. Ale my dzisiaj porozmawiamy sobie o Donaldzie, ale nie kaczorze. Tak jest. No dobrze. Miałam kolejny sen o tej sprawie i tutaj jesteśmy spóźnieni. Nie, jesteśmy spóźnieni, bo nastąpiła sprawa z wyborami. A zanim były wyniki, miałam sen, że Trump odchodzi. Widziałam go w pokoju i tutaj będzie apel, słuchajcie, do wszystkich, kto pracuje z runami, z tarotem, z wahadłami, bo mam pytania. Ja nie będę obiektywna, mam pytania do was. Zaraz się dowiemy, o co chodzi. Byłam w pokoju, Trump odchodził, za mną była grupka ludzi, która wpakrywała się w duży ekran, tak jak telewizor. Nikt go nie widział, on nie mógł złapać uwagi tych ludzi. Wszyscy zahipnotyzowani wpatrywali się w ekran. W takim razie wziął 3 butelki z wodą i to były takie 2 plastikowe butelki. Jedna woda była troszeczkę zielonkawa, drugiej nie widziałam, nie miały zakrętek te 2 butelki, a trzeci pojemnik był taki, może być był metalowy, był taki zamknięty, jakby taki kubek. Taki, co się bierze ze sobą, chodzi się taki na wynos, powiedzmy. Metalowy, ciężki. I on mi to postawił na tym stole i tak popatrzył na mnie wymownie, że no widzisz, ci ludzie nie widzą. Ja to stawiam im przed oczami, oni nie widzą. Mhm. No i poszedł sobie. I ja tak sobie myślę, kurczę, co ja mam z tą wodą zrobić? I wsadziłam palce w te 2 butelki, dokładnie, i mówię, no jedna, no to wyniosę to do kuchni. Opuściłam ten pokój i poszłam do kuchni i tak sobie myślę, jak coś ważnego, no to Trump wróci i powie, o co chodzi, nie? Mm-hmm. No i teraz słuchajcie, pytanie do wszystkich. Jaka to jest woda? Bo też my wiemy, w przyszłości Trump, on miał swoją wodę. On miał swoją wodę. Była jakaś marka jego wody w ogóle. On się zajmował różnymi rzeczami. Ale teraz, jeśli jeszcze słuchaliście tego filmiku o shapeshiftingu, ja też mówiłam o Trumpa jak
weszłam w tą energię, jaka bardzo silna energia to jest, i w pewnym momencie świat tutaj potrzebuje pewnego rodzaju energii. Akurat Trump to ma. Tutaj nie mówię o innych rzeczach tam, o których się czepiałam, pamiętamy, ale mówię o energii, mówię o tej sile, którą nie każdy ma w sobie, nie każdy potrafi to skanalizować przez siebie. O tak. Co oznacza ta woda? Słuchajcie, ja chcę wiedzieć, bo ja nie będę obiektywna. Nawet jak wystawię karty, to nie będę tutaj miała obiektywne. A co ty, Zygfryd, sądzisz? No ja myślę, że jeżeli chodzi o tą energię, to jak najbardziej. Jak wybierali Trumpa na prezydenta, to ja wiem, że wtedy postanowili, że musi to być lider, nie lada jaki, i ruch QAnon już 20 lat temu powiedział tak: my potrzebujemy kilku kandydatów, i wtedy czterech kandydatów startowało, którzy mieli podobne walory energetyczne i w ogóle cechy charakteru, z którymi mógłby zmierzyć się przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych. Ale Trump jakby wszystkich, można powiedzieć, przebił, i on, bądź inni, jeżeli mieli coś, to nie mieli tego drugiego, jeżeli mieli znowu to, nie mieli tego, a Trump, on jakby zespalał w sobie wszystkie te cechy, a więc miał taką charakter, który powoduje, że może ten urząd piastować, a oprócz tego ma jakby taką niezłomną, ekspansyjną energię w sobie, czyli po prostu konsekwentnie dąży do celu. Cokolwiek by się nie postawiło na drodze, on jest taki, że on potrafi z przegranej zrobić wygraną. Nikt w zasadzie nie wie, jak on to robi. To tylko on sam chyba wie. No, to jest taka technika biznesowa i dla polityków, bo to zależy energetycznie. No to wtedy, jak ja mówiłam, co mnie wykręciło aż, i to splot słoneczny szedł do przodu. Ja już powiedziałam tej szamance, że ha, jak się poczułam tą energią, to nie chciałam z tego wychodzić. Mówię, uwaga, będę teraz Trumpem przez jakiś czas, nie? No. To jest taka siła, po której wszystko spływa. Tam nic, żadna negatywna jakby opinia, czy żadne, nic tam się nie tyka. To jest taka silna energia. Nie ma szans. I też mi wyszło z tego całego procesu, że świat potrzebuje tego rodzaju energii. I teraz ta energia wybiera pewnych liderów. To nie do końca jest też, być może nie do końca są to ludzie, że to idzie troszeczkę inaczej w przestrzeni. Z tego splotu słonecznego. A jeśli chodzi o politykę i o biznes w ogóle, no to jest taka zasada, podstawowe pytanie każdej osobie, która robi marketing, PR, to jest przy każdej czy klęsce tak zwanej, jak ją obrócić na korzyść? Tak, tak. To jest podstawowe pytanie i Trump tak działa. Trump tak działa, i teraz zobacz, jeszcze taka sytuacja, że jeżeli jego dzień pracy zaczyna się na przykład na godzinę 6 rano, to on o 4 już jest w Oval Office, tak? I już ogląda te wszystkie wypowiedzi w telewizjach mainstreamowych i tak dalej. A więc 2 godziny hejtu, a on to ogląda, jakby to był najpiękniejszy animowany film. Czyli innych to by ta energia spaliła, tak? A on to pożera rano na śniadanie, tak? I on wychodzi z tego bez szwanku, i dopiero cały dzień pracy przed nim, tak? Wiesz, jaką to trzeba mieć stałość charakteru, chociaż on jest też gnuśnym dzieckiem, który, rozumiesz, sprawia wrażenie takiego niesfornego bachora, który po prostu nie dostawał cycka mamy, tak? I w pewnym momencie zaczyna tupać nóżkami i walczyć o coś, ale wiesz, to są pozory. To są pozory, my jego wnętrza nie znamy. No z tym to się musi poradzić sobie Melania, nie my. Między innymi tak, dobrze mówisz, tak, bo jako kobieta musi się też z tym zmierzyć, ale nas jakby nie interesuje jego małżeństwo, bo jego małżeństwo jest jakie jest, życzę mu jak najlepiej, aby żyli długo i szczęśliwie i dożyli sędziwych lat, tak, będąc rodziną, ale on ma przede wszystkim robić swoją robotę, ma być prezydentem Stanów Zjednoczonych
i szerzyć dobro na świecie, tak? Jeżeli popatrzeć na wojny, które zakończył na świecie, no to to jest dobry. I takich punktów nam potrzeba, tak? A więc jakim on będzie, jakim on jest i będzie nadal prezydentem, to zależy tylko i wyłącznie od niego samego, jak on będzie tą energetyką rozporządzał. Jak do tej pory ci, którzy chcieli go dołować, im bardzo nieudacznie wychodziło, bo 4 lata jego prezydentury nic nie zmieniły go. On nadal jest tym samym człowiekiem, który jest. No teraz mamy wybory prezydenckie i no już po wyborach, ale... Ale miałam wrażenie, że to się nie skończyło w tym śnie i jak się okazuje, on już wytacza procesy, tak? Cała ta kampania wyborcza, ona się w żadnym wypadku nie skończyła. To się tylko tak mówi. I na przykład tu w Niemczech dzisiaj słyszałem, że już dostawał pierwsze, przyszły prezydent dostawał już pierwsze listy gratulacyjne, tak? Nasz kochany Joe Biden jest ogłoszony prezydentem. Ja bym zachęcał do powściągliwości, bo będziemy mieli jeszcze niezłą jazdę, ale po kolei. Może chronologicznie zaczniemy dzisiaj ten nasz program. A więc ja bym zachęcał, żebyśmy sobie przypomnieli, co się do tej pory wydarzyło. Dobrze? No dawaj, dawaj. Proszę bardzo. A więc co mieliśmy w ostatnich czasach? Pamiętacie, jak rozmawialiśmy o tym, że są te dwie frakcje. Mamy białe kapelusze QAnon i ten słynny ruch Q, Trust the Plan, i mamy Deep State, a więc mamy dwa obozy. Białe kapelusze i czarne kaftany, tak? Mm-hmm, no. W dziejach ludzkości ludzkość również ma plan. Wyobrażasz to sobie? Na to niestety czarni nie byli przygotowani, bo oni zawsze mieli już plan, a my nigdy. Myśmy byli parafianinami, tak? Myśmy w tej parafii tu żyli i byliśmy robieni za tych idiotów i uważaliśmy, że to jest to najlepsze, co mogło nas spotkać. A więc mieliśmy nasze autorytety, mieliśmy naszych przewodników, ludzi, którzy się duchowością zajmowali i mówili, który sakrament mamy teraz przyjmować i które namaszczenie mamy przyjmować, tak? No i widzisz, co z tego zakłębowisko wychodziło. A teraz raptem też jest plan. I co jest fajne w tym wszystkim, że Deep State, zanim się pokapował w tym wszystkim, to był cały czas o krok do tyłu, tak? Jakby nie nadąża za tym wszystkim, bo są jakby nie było o 20 co najmniej lat do tyłu, bo oni się zajmowali tylko własną agendą, a i wiesz, to jest tak w życiu, jak ta pycha. Pycha to jest zawsze, ona zawsze wyprzedza upadek. W momencie, jeżeli ktoś zaczyna być wyniosły i pyszny, to to już jest krok przed upadkiem. Jeszcze nie widać początku, ale już widać koniec. A więc jest to jednak ważne, żeby nie lekceważyć przeciwnika. A Disney poszedł tak daleko, że zaczynał nas lekceważyć. Mało tego, oni nas nienawidzą. My jesteśmy dla nich jak robactwo. To już długo to lekceważenie w historii świata przebiega. Asia, bardzo długo, tak. I no, nie ma się co dziwić, że robiono to, co robiono. Tak jest. I następnym takim ciekawym punktem, ja zastanawiałem się, do jaska, co jest grane, dlaczego Trump odblokował karę śmierci. To było też dla mnie bardzo interesujące. Ja myślałem kiedyś, nie, to likwidowanie tej kary śmierci, gdziekolwiek by się ona nie pojawiła, to jest dobre. Ale to tak nie jest. Dopiero jeżeli zdasz sobie sprawę, kto rządzi światem, to teraz ta kara śmierci ma sens. Bo kiedyś, na przykład w średniowieczu,
to była kara śmierci za zdradę stanu. Kto dopuścił się zdrady stanu, zapłaciła kara śmierci. A jeżeli na przykład robi się impeachment, gdzie do impeachment nie było żadnych powodów, to to jest zdrada stanu. To jest Hochverrat. To jest zdrada stanu. A za to groziła kiedyś bezwzględna kara śmierci. I to się wykonywało w tym samym dniu sądu. Czyli osąd, 2 godziny na przygotowanie szubienicy albo stosu, nie? Na podpałkę, no i grillujemy. Rozumiesz? No. Krótko i węzłowato. Dzisiaj się wszędzie likwiduje karę śmierci, żeby ci możnowładcy mieli pole do popisu. Następnym aspektem. To brzmi groźnie. Powiem ci, że to, co mówisz w tej chwili, brzmi bardzo groźnie, ponieważ wiemy psychologicznie, że jeżeli tłum idzie, pewna masa ludzi, jest tak zwana psychoza, hipnoza tłumu, jeśli pójdzie za kimś, to może kogoś źle posądzić o coś. Także taka kara śmierci, no to ja bym tutaj się bardzo mocno zastanowiła i bardzo mocno. No bardzo mocno, dlatego zastanawiaj się, jeżeli mówię o następnym punkcie, o Supreme Court. Zobacz, usilne działanie było, żeby był kompletny. Po śmierci tej ostatniej uczestniczki pojawił się ktoś nowy. Deep State było to nie po drodze, ale ważne jest, żeby to działało, bo jak teraz będą sądy zwyczajowe, jeżeli te wszystkie grzeszki zaczną wychodzić, to taki właśnie sąd nadzwyczajny, on będzie miał za zadanie osądzić tych, którzy dopuścili się zdrady stanu. A to wszystko zbliża się wielkimi krokami. Następnym punktem było... Już ci chciałam dopowiedzieć. Tak, następnym punktem było, dlaczego Trump w ostatnich dniach usunął się spod areny politycznej. Pamiętasz, jak mówiłaś o sztuce wojny, o sztuce walki? Przychodzi taki moment, gdzie przeciwnik usuwa się z pola walki, żeby drugi przeciwnik miał możliwość popełnić błędy. Właśnie na tym to polega. A Trump od miesięcy mówił, żeby ludzie zrozumieli, z kim mają do czynienia, to o tym mówić jest za mało. Oni to muszą zobaczyć. I teraz jest ten moment, żeby to zobaczyć. Czyli jego stałość charakteru powoduje, że on idzie w to, pokażcie ludziom, z kim mają do czynienia. Dajcie tym ludziom te fałszerstwa, wszystkie przeprowadzić na sobie. Dajcie im przeprowadzić ten eksperyment. Dajcie im to możliwość. Usuńmy się, bo jeżeli będziemy im przeszkadzać, to nie będą mieli tej możliwości. O to chodzi, Asia. Ale poczekaj, bo na przykład tak jak śniłam, to ja miałam wrażenie, że on jest troszeczkę rozczarowany, że nie mógł złapać uwagi tej grupy osób, która siedziała wpatrzona przez telewizor. Oni byli zahipnotyzowani tym telewizorem. No a ty się dziwisz? Przecież telewizor od miesięcy i od lat wysyła hipnozy. Przecież właśnie jak są wybory, to nie ma większej hipnozy jak właśnie o tej. Słuchaj, w Polsce jak Platforma Obywatelska się kłóci z PiS-em, to małżeństwa lecą. Sypią się małżeństwa, bo jeden jest za PiS-em, jeden za Platformą. Słuchaj, to już nie powinno nikogo dziwić. Tak to działa. Myślisz, że teraz Trump się wycofał, by przygotować coś jeszcze, bo on miał coś w zanadrzu w tym moim śnie. On coś miał, jakiś taki jeszcze jeden trik w zanadrzu. Jest to związane z wodą. Co to może być? Być może i z wodą, ale zobacz, ile tego wszystkiego jest. Następnym takim punktem jest Hunter Biden i Joe Biden i ich laptop. Jeszcze 2 miesiące temu, jak ten laptop został przechwycony i teraz był podany do po prostu
do szczytu. I tam wszystko jest w tym laptopie, jakie były powiązania z Chinami, jakie były powiązania z Ukrainą, jakie były powiązania z Iranem. Te całe kunszachty, ile pieniędzy zarabiał Hunter Biden, będąc w tych korporacjach, nie mając zielonego pojęcia, co się tam w ogóle święci. To był Schweigegeld, rozumiesz? To był po to, żeby mordę trzymali. Wiesz, jakie to jest wszystko złożone, to teraz będzie wychodzić. Biden, rodzina Bidenów, to są kryminaliści. To są najwyższego pułapu kryminaliści. I teraz ten laptop jest zebrany do oględzin, a Joe Biden wygrywa wybory, gdzie on nie mógł nawet sali gimnastycznej zebrać, jak on miał kampanię wyborczą. Dla Trumpa nie starczał stadion sportowy. Musieli na zewnątrz stać. Rozumiesz to szaleństwo? To jest naiwność ludzka nie jest do przebicia w tym momencie. My to musimy teraz zobaczyć własnymi fizycznymi oczami. Tu już energetycznie skończyło się. Trzeba to w 3D zobaczyć. Autentycznie. Musimy tą duchowość odstawić troszkę na bok i patrzeć, co się będzie działo. Ludzie po imieniu muszą to widzieć, inaczej nie zatrybią. Ale wiesz co, jest taka jedna teoria, nie wiem, czy ona jest spiskowa. Syn Bidena był w armii amerykańskiej i został, i tak jak inni żołnierze, został zatruty przez tą broń biologiczną. Nie wiem, czy to jest teoria spiskowa, bo były takie słuchy. I po powrocie, no bo jeżeli to jest taki czysty, powiedzmy, ja chwilę tutaj, ja już słyszałam te teorie, że to jest kryminalista. Słyszałam to na innych portalach. Jeśli to jest taki, poczekaj, jeśli to jest taki kryminalista, to dlaczego wysłał swojego syna na wojnę, bo syn był wojskowym i to nawet sobie jeszcze zapisałam, to był 2008 rok przy wojnie w Iraku i tam była jakaś broń biologiczna, którą wszyscy ci żołnierze byli jej poddani. Tam nawet każdy, kto był w okolicy, ta po prostu broń została wypuszczona. I ten syn wrócił, ale umarł na raka krótko potem. Jeżeli to mnie zastanawia na przykład, nie? Tak, no dobrze, tylko że pamiętaj o takiej rzeczy, jak jeszcze Jacques Chirac był prezydentem francuskim, to Rothschild miał jednego wnuka, którego po prostu zabił, o ta rodzina go zatruła, bo nie miał w sobie killer instinct, rozumiesz? Oni go chcieli obstawić na jakimś stanowisku, a on się nie nadawał, bo miał za dużo ludzkich cech i oni go po prostu zabili i wtedy Jacques Chirac chciał wytoczyć proces sądowy, żeby to wyjaśnić, w jakich okolicznościach zginął właśnie ten Rothschild, ten wnuk, nie? No to przyszli do niego i mu powiedzieli, słuchaj koleś, jeżeli chcesz mieć kłopoty, to tylko się posuwaj tak daleko. Sprawa ma być umorzona. I ucichło jak maczkiem zasiał. Słuchaj, na takich stanowiskach to nie ma się już miłości do dziecka. Tam przyświecają zupełnie inne cele. Ty znowu masz takie zapędy, że ty chciałabyś Joe Bidena mierzyć swoją podziałką. Nie, nie, spokojnie, ja tu się przyglądam. Wiesz, że ja się przyglądam ze wszystkich stron, tak? Ja po prostu chcę wiedzieć. Znaczy też wiedzieć to nie jest, to jest za mało powiedziane. Ja myślę, że jeżeli nie ma komunikacji, relacji między stronami, to dwie strony zaczynają ze sobą walczyć i dochodzi do podziału między ludźmi. To nie dochodzi do podziału między stronami walczącymi Trump-Biden. To nie o to chodzi. No. Oni mają pewne wyzwanie przed sobą, jakiekolwiek tutaj, do czegokolwiek to ktoś dąży. Chodzi o to, że oni wprowadzają podział między ludźmi, między Amerykanami, między resztą świata. I że my tutaj na wizji my się nie pokłócimy, ale osoby, które na przykład będą komentować czy coś, no to będą od razu czymś poruszone, gdzieś tam coś się wzbudzi. Ja to widzę potem po jakości komentarzy niektórych osób.
To chodzi o to, że to nas dzieli. Czy my pozwolimy temu się podzielić, czy my pozwolimy zrozumieć i przyjrzeć się każdej ze stron. Bo na przykład ja teraz nie osądzam ani jednej strony, ani drugiej, tylko staram się zrozumieć. Wnioski to ja będę potem wyciągać. Na razie się przysługuję z jednej strony i z drugiej. Też na przykład wiem, że Biden postawił się przeciwko Obamie w pewnym momencie. No. Albo wiceprezydentem Obamy. I postawił się przeciwko niemu, stanął za prawami gejów wtedy, za prawami małżeństw gejowskich. Więc też tutaj te wszystkie rzeczy, które my, ja wiem, że to jest tylko na zewnątrz, bo to, tak jak mówisz, to może być tylko podpucha, to może być tylko pokazówka, tak? No wszystko może być tylko dezinformacją, ale trzeba to wszystko zebrać, wyważyć i zobaczyć, co się za tym kryje, ta intencja. Oczywiście, że tak to jest. Tych punktów jest jeszcze dużo więcej, bo ten Sąd Najwyższy, on jest teraz już kompletny i ma jeszcze oprócz tego większość republikanów. Także jak teraz dojdzie do tych sądów zwyczajowych, to oni będą mieli pełne ręce roboty. Tam będą chyba na 3 zmiany pracować, żeby to wszystko ogarnąć. I jakby po tej stronie, jeżeli to się teraz zacznie, to całe kłębowisko, to wierz mi, tam głowy polecą, tak? Tylko, że mnie osobiście to zadziwiło, w jaki sposób Deep State w tą pułapkę wszedł. Bo ja uważałem do tej pory, że to są ludzie inteligentni, że to są ludzie mądrzy, to są ludzie bardzo, bardzo źli, wyjątkowo źli, ale to są ludzie inteligentni, a oni się teraz tak wpieprzyli w taki ślepy zaułek, stąd nie ma wyjścia. Oni wpadli w drogę jednokierunkową, bez możliwości zawrotu. Słuchaj, ja jestem przewoźnikiem, ja wiem, jak się 40-tonowym autem wjedzie w teren zabudowany, w ślepą uliczkę, gdzie nie można zawrócić. Wtedy nawet płacz już nie pomoże. Człowiek jedzie ciężarówką, takim łamańcem, 4 kilometry do tyłu, żeby zawrócić. Tu nie ma odwrotu. Rozumiesz? Tu jest panika z najwyższego szczebla. Mydli nam się oczy, że Biden wygrał wybory. Śpijcie dalej, którzy wierzą w to, że faktycznie tak jest. Ja mówię to teraz w bardzo brutalny sposób, tak? Ale jak można w takie idiotyzmy wierzyć? Przecież to jest czysta ściema. No teraz mówisz o tym, że te głosy były sfałszowane, tak? No, słuchaj, ja przez 2 dni miałem teraz troszkę inne zajęcia, nawet w to nie wchodziłem, bo powiem wam, widząc te liczby, żygać mi się chciało. No żygać mi się chciało. No spokojnie. Słuchaj, dzisiaj Gabi do mnie dzwoniła z Ontario. Pozdrawiam cię, Gabi, tam z Kanady. I tak rozmawialiśmy troszkę na temat tego, co tam się dzieje. I ona mówi o podobnych rzeczach, które tutaj słyszałem, że na przykład... widzisz, ja tak teraz troszkę po tematach skaczę, ale jak zapytałaś mnie się o tych liczbach, to już ci podaję. Była taki moment, że Trump miał 213 punktów, a Biden miał 248, ale żeby wygrać, trzeba było 270. 70. Raptem, ale raptem pojawiło się 273 głosy, tak żeby od razu pasowało do Bidena. Dziwne to jest, bo te głosy się jakby z nie wiadomo skąd pojawiły, tak? W ogóle ja ci mówię, że to jest tak niesamowite, jeszcze do niedawna było wiadomo, że ten Biden jest zamieszany w pedofilię, w kryminalne machlojstwa, ma w ogóle demencję starczą, tak? Zaczyna gubić się w ogóle w tematach, tak? Miał jeszcze duet przeprowadzić z Trumpem. To powiedział, że Trump miał COVID-a, on się boi, że się od niego zarazi i już nie pójdzie na żaden duel, tak? Ach, mówię ci, głowa mała.
Była tam taka sytuacja, że w Wisconsin i w Michigan było te opublikowanie głosów i naraz się 132 tysiące głosów pojawiło, ale dodatkowo wyobraź sobie, one się jakby z podziemia wzięły i wszystkie były na Bidena, ani jeden jedyny nie był na Trumpa. No pojawiły się po prostu z podziemia i nikt nie No, dociekał. produkcja ruszyła. Tak, ruszyła produkcja, tak? Ja tutaj sobie żartuję. No, no mówię ci, tylko że jeszcze taka rzecz była. Przypominasz sobie, my mówiliśmy może jakieś pół roku temu, może nawet lepiej, że następna elekcja prezydencka będzie przeprowadzana przez ten QFS, przez ten komputer kwantowy, który jest CQS, czyli ten komputer quantum system, i będzie przez ten blockchain encryption będzie przeprowadzany. Czyli po prostu będą wszystkie te głosy wprowadzane do tego komputera i mogą być tylko jeden raz użyty, tak? I to się faktycznie zadziało. No nie wiem, czy ten Deep State myśli, że to były żarty? Słuchaj, oni tutaj robią takie rzeczy, że to się w głowie nie mieści. Ten Trump, jak się wycofał z tej opinii publicznej na parę dni, no to on tego nie robił jakby, bo się wystraszył, bo ktoś by mógł powiedzieć, okej, on teraz się boi, żeby nie został zaatakowany, albo może ma obawy, że go zabiją podczas tego. Nie, no teraz może by do zabijania nie doszło. Chodziło o to, że on po prostu jakby dał im to możliwość, dobra, teraz jest na was kolej. Ja swoje zrobiłem, mamy sąd, który jest kompletny, mamy ten, ten quantum system, też jest ok. Ja mogę, kampanię wyborczą zrobiłem, ludzie byli za mną, widziałem, że ile stadionów pełnych było. Czyli ja jestem spokojny, na pewno moja elekcja będzie druzgocąca. A teraz kolej na was, pokażcie co potraficie. Dam wam się wykazać. No i wykazują się. Wyobraź sobie, w tych dwóch stanach, Wisconsin i Michigan, pojawiło się 20 tysięcy głosów od ludzi, którzy już 12, od 12 lat nie żyją. No to jest, słuchaj, to jest medyczny wynalazek. Ludzie powstają z martwych, tak? I co ciekawego, nawet się okazało, że jeden kot nawet miał prawo do głosowania. Kot! Wyobrażasz to sobie, katę? No, ja z ciekawości weszłam tam na stronę Trumpa na YouTube, on ma też swoją stronę. I niektóre osoby pisały, że miały problem w ogóle z głosowaniem. No. Nie wiem na czym to polegało, ale no wiadomo, że ja nie przeczytam 7 tysięcy komentarzy, tylko tam pierwsze może 20, ale było coś takiego, że miały problem z głosowaniem w jakimś tam stanie, w jakimś stanie, chyba Kalifornii. Kalifornia była cała przeciwko Trumpowi. Tam to było te... Ale kto to powiedział o tym? Nie wiem, to był tylko komentarz, to są komentarze na stronie Trumpa. To ktoś tam się właśnie wypowiadał, że miał problem. Kilka osób miało problem w ogóle z głosowaniem, nie wiem dlaczego. No może by trzeba parę ludzi z Kalifornii, żeby się wypowiedzieli. To zachęcam was, kochani z Kalifornii, wypowiedzcie się, czy faktycznie tak było, że wszyscy są przeciwni Trumpowi. No mnie się osobiście nie chce w to wierzyć. Nie sądzę, że tak było. Nie, nie, nie. Chodziło o te osoby, które są pro-Trumpowe, że nie mogły głosować z jakiegoś powodu. Nie wiem dlaczego, bo nie było tego w komentarzu, tylko się żaliły, że nie mogły zagłosować, bądź było trudno, bądź coś takiego. Co się jeszcze pojawiło? Była taka pewna kobieta, nazywała się bodajże Jennifer Drew, to też dzisiaj w komentarzach było, i jej głos został użyty
190 tysięcy razy jednej, jedynej kobiety. I co ciekawego, trzymajcie się wiatru, wszystkie głosy były na Bidena. Macie zarąbiste wybory, tak? No już nasi z naszego regierungu tutaj w Berlinie już gratulacyjne listy powysyłali. No, niedługo będzie tak, że będą jeden na drugiego palcem pokazał. Nie, nie, to ty wysłałeś. Nie, nie, to ty wysłałeś mu gratulacje. Czekajcie jeszcze. Niedługo się zacznie. Tylko spokojnie. Spokój nas może uratować. W ogóle następna taka sprawa, która była przed wyborami. Pamiętacie, jak mówiliśmy o tym, że Trump porozsyłał Gwardię Narodową po całych Niemczech, po całej Niemczech, co ja mówię, po całych Stanach, tak? Całą gwardię, tam było 20 tysięcy żołnierzy. 20 tysięcy, ale nie jakichś takich szwejów, którzy flintę biorą na plecy i idą. To są ludzie, którzy naprawdę są szkoleni. To są inteligentni, mądrzy, zdyscyplinowani ludzie. Zostali do 12 stanów rozesłani. Po co? Żeby trzymać porządku na elekcji, czyli żeby wszystko przebiegało tak, jak się należy. I co się okazało? Zaczęto pokazywać wideo, gdzie na wysypisku śmieci były pełne wory z setlami do głosowania na Trumpa. Pełne wory, powyrzucane. No niech to ktoś skomentuje. Tam nie było jednego głosika na Bidena, ale jak się pojawiają lipne listy głosowe, naraz się okazuje, że wszyscy na Bidena. I pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy. Słyszeliście o tych znakach wodnych. Także to jest kolejna sprawa, nad którą warto się pochylić. Nigdy nie było znaków wodnych na listach wyborczych. A teraz jest tak, jakby to były banknoty. Po co się to robi? To też się robi w jakimś celu. Może, żeby oznakować to, żeby nie było to podrabiane. To też było, też słyszałam o tym. Były fałszowane, znaczy ja nie wiem, oczywiście to każdy, co informacja, co portal, to szczególnie amerykańskie, nie? To każdy ma inną informację tam. Ale podobno Trump to przewidział i dlatego dał te głosy, to one już były przygotowane wcześniej. One już były przygotowane, tym bardziej na oficjalnym przemówieniu po tej elekcji wyszło według tego computer quantum system, że 78 punktów przypadło Trumpowi, to były oficjalne dane, a 22 punkty na Bidena. Przecież było przemówienie Trumpa. To go skasowali, po prostu go wycofali. Wszystko, co się pojawiło pro Trumpowi, wszystko było kasowane. No jak można być tak ślepym? I to jest właśnie to, co robią media, że każda strona, w zależności jaka telewizja, że będzie parła w swoją stronę i będzie tak manipulowała obrazem, bo wszystko można wyciąć. Wszystko ma cięcia, wszystko można wyciąć z kontekstu. I do końca przeciętny człowiek, który będzie to oglądał, nie będzie znał prawdy do końca. Tak jest. Do końca nie będziemy wiedzieć. No. Ale my nie musimy do końca tego wiedzieć. Słuchaj, co nas to obchodzi, co tam za wodą się dzieje? Ja tak może mówię brutalnie. Wy, którzy jesteście w Stanach, oczywiście was to dotyczy, bo to jest wasze państwo, tak? Ale nawet jeżeli wy jesteście tam, co wy możecie zrobić, jeżeli wy jesteście tylko wyborcami? No możecie zrobić tyle, idziecie na wybory, oddacie swój głos, idziecie do domu, przechodzicie do waszych normalnych zajęć. Tak? My robimy to tutaj w Europie, czy gdziekolwiek na świecie, też tak samo. Po co się zamartwiać czymś, czego nie możesz zmienić?
przyjmij to do wiadomości. Jeżeli cię to interesuje, możesz się tym nakręcić albo to zostawić. Ja uważam, że takie bzdury, co nam serwuje, załóżmy, nasza niemiecka telewizja, to jest niewarte tego prądu, tak? Czyli po prostu włączać telewizor. No, ale płacić już... trzeba obowiązkowo. Oglądasz czy nie? W Niemczech płacisz za telewizję. Właśnie, że się okazało, że to jest niezgodne z prawem. Ja już nie od... Naprawdę? Już od, no oczywiście, ja już od lat nie płacę za telewizor. Mnie by to głowy nawet nie przyszło. Od lat nie płacę. Wszystko ściema, ale to jest inny temat. O tym możemy sobie jeszcze porozmawiać. Ważne jest, żeby sobie teraz uzmysłowić, Biden ogłosił się prezydentem. Jeżeli iść po nitce do kłębka, to jeżeli oni sfałszowali wybory, mają w posiadaniu media, takie jak te całe badziewne CNN i inne, jeszcze ogłaszają to wszystko, że to idzie do Polski i do Niemczech. Niemcy ogłosiły, już gratulowały, że Joe Biden jest prezydentem. To w tym momencie Biden sam wyrok na siebie zrobił, bo on dokonał zdrady stanu, a więc on będzie postawiony przed sądem. I nie wiem, czy ty wiesz, ale od wczoraj w Ameryce są masowe aresztowania. O tym się nigdzie w telewizji nie dowiesz. Także tu, kochani, bądźmy spokojni, bo wybory się nie skończyły. Ty powiedziałaś, wybory się skończyły, a ja tak ci pokazałem. No w cudzysłowie, dobrze, dobrze. Nie, no nie skończyły się, bo będzie część dalsza, to wiadomo. Oczywiście. Że Trump tego tak nie zostawi i to jest jasne. Mnie tylko zaczęło to niesamowicie zastanawiać, jak oni mogli tak, no nie wiem, bzdurnie, bezmyślnie w tą pułapkę wpaść, tak? Ale wiesz, co to jest? Znowu wracamy do tego pierwotnego zamysłu. Jak pycha weźmie górę, to ego, to wtedy upadek już jest o krok. I to się teraz dzieje na naszych oczach. Kochani, ja, żeby to wszystko po prostu nie przeciągać, nie nakręcać, bądźmy dobrej myśli. Wszystko zgania w dobrym kierunku. Jeżeli będziemy nakręcać się, ty wiesz, słyszałaś o tej najnowszej sensacji, muszę ci podesłać ten łańcuszek cały, to i to się wydarzyło. Ludzie, nie chcę, żeby mi ktokolwiek cokolwiek podesyłał, tak? Ja mam szczęśliwe życie i nie mam zamiaru z tego rezygnować. Jest wszystko przepięknie. Rano wstaję, jest raz słoneczko świeci, raz może chmurki się pojawiają, ale w sercu muzyka gra, jest pięknie. Ja wiem, nieważne kto będzie prezydentem, ważne, że będzie super, że będzie dobrze, bo o to przecież chodzi. Czy to jest aż takie ważne, jak ten prezydent będzie się nazywał? Niech się nazywa jak chce, ale w naszym świecie prezydent będzie super. To jest dobre podejście, energia. Wysłanie intencji. Jakkolwiek nie będzie, będzie dobrze, prawda? Tak. Dzisiaj podejrzałem, bo dosyć późno przyjechałem do domu, zobaczyłem sobie Hannę i Fabiolę z Nowego Jorku. Jak ja widzę te dziewczyny, to ci mówię, to mi się Micha śmieje od ucha do ucha. One są tak pozytywne, ich z oczu to co, tak... Co one do Nowego Jorku teraz? Ja myślałam, że one z Japonii. Z Tokio, co ja mówię? Nie wiem, to już chyba to zmęczenie. Tak, z Tokio, przepraszam bardzo, tak. Przemieściłem się przez cały świat, tak. Samoloty może latają teraz. Tak, no chyba teraz nie latają. Nie wiem, jak to wygląda w ogóle. No, bardzo dużo lotów jest odwołanych. No. Bardzo dużo. Ja już też słyszałam, że już nawet loty do Polski w grudniu są odwołane niektóre. Tak. No w ogóle chyba granice teraz znowu zamykają, czy coś tam, no nie wiem, no my w każdym razie w
To się wszystko teraz wałkuje. Także my zrobimy jeszcze kolejną część o tym wszystkim. Chcesz, rozumiem, zakończyć z pozytywnym akcentem, która Tak, jest oczywiście. nieskończona. Słuchaj, jeżeli Hania i Fabiola to potrafi, no to dlaczego ja też nie? Ja się dołączam, tak? Dołączasz się, bardzo dobrze. Czy miałoby być cokolwiek na naszą szkodę, wręcz przeciwnie. Kreujmy ten pozytywny świat, bo jest dobrze. Jeżeli będziemy się nawzajem nakręcać jakimiś łańcuszkami, to naprawdę na nic mądrego nie wyjdzie. Jest dobrze i idzie to w dobrym kierunku. Bądźmy dobrej myśli i bądźmy przede wszystkim pozytywnego nastawienia. Już tak nam dobrze wychodziło to, co mamy to teraz na końcu sknocić. No, No, a ja poproszę o interpretację snu, jak ktoś chce się dołączyć, tyle co jest jasne dla wszystkich, no to właśnie to, że żeby nie wpatrywać się zbyt długo jakikolwiek ekran, tak, no bo to jest ten hipnotyzm, też miałam to poczucie, że było to rozczarowanie jego, ale było to, że odchodził i ja na niego czekałam w kuchni, czyli wiedziałam, że on wróci. On wróci z czymś, tylko poszedł po coś, tak? Ciekawe po co. I z jakiegoś powodu właśnie ta woda jest kluczowa. I to był jakiś, może właśnie to jest dowód, może to są właśnie te głosy. Nie wiem, jak to jeszcze zinterpretować. Kto wahadłuje, kto tam tarotem się posługuje, runami, to może wam coś ciekawego wyjdzie, napiszcie. Ja jestem ciekawa, zawsze wspieram, by zrozumieć dwie strony, a nawet trzy, jak się da. Tak, oczywiście. Nie trzymam się kluczowo żadnej. Jak trzeba, to się i puszczam na trzecią stronę. No właśnie, dobra. To na dzisiaj co? Wystarczy nam tych tak, wieści, co nam jeszcze zebrałeś? Słuchaj, mniej znaczy więcej, tak? Benjamin Pulver też już o tym mówił. Zresztą ostatnio też tak pozytywnie o tym wszystkim opowiadał. Ta woda może okazać się kluczowa, bo woda jest jakby nie była na świecie zanieczyszczona i powinniśmy pić, kochani, czystą wodę, dobrą, energetyzowaną, heksagonalną, żeby miała właśnie sygnaturę śnieżynki, czyli warto ją oczyszczać. My osobiście robimy to na przykład szungitem, tak? Barbara Kazana też o tym często mówiła. Jeszcze jest ważne, jak na przykład jedzenie masz na stole, tak, żeby wysyłać intencje, czyli po prostu wziąć ręce tak jakby nawias naokoło tego jedzenia i wypowiedzieć intencje, że ściąga się z tego jedzenia negatywne, toksyczne substancje, wrzuca się na przykład do kwasu albo do portalu transformacyjnego i podnosi się wibracje do maksymalnego pułapu, energetyzuje się jedzenie, gdzie nasza intencja, tam nasza uwaga, tam nasza energia i wszystko pięknie płynie. Czyli żeby to wychodziło dla naszego najwyższego dobra. Pamiętajcie, media wywołują teraz hipnozę. Bardzo negatywnie telewizory działają. My co chwilę robimy intencje i ściągamy to wszystko, a niekiedy drogą okrężną znowu 3-4 dni i znowu wszystko wraca. Także teraz się te ciemne moce z tymi białymi ścierają. My robimy swoje, oni robią swoje, ale będzie po naszemu. Tak jak to w samych swoich było sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie, tak? I nie dajmy się zgłupić tym wszystkim zwodzicielom, którzy nas chcą ściągnąć na tą negatywną stronę. Pamiętajcie, to, że się kiedyś mówiło, on żyje w innym świecie, on żyje w swoim świecie. Tak, bo ile umysłów, tyle światów. Chcesz mieć zły świat? No to kreuj go. Dzień w dzień powtarzaj jakieś bzdury albo powielaj te wszystkie pierdoły, to będziesz taki świat miał. A jeżeli wyzbędziesz się tego i podążysz za Chrystusem, który zawsze zachęcał do budowania dobrego świata, które jest w prawdzie, w miłości, w świetle, no to tak będziesz miał, tak? Jak rano się budzisz i mówisz, dzisiaj jest dzień, w którym biorę wypłaty za zapłatę za trudy i cierpienia moich przodków, w ten sposób ich najbardziej szanuję, to tak będziesz miał, to rody cię będą wspierały, ale to ty wypowiadasz tą intencję i będziesz tak miał. Tylko trzeba, żebyś tak zadecydował. A jeżeli lubisz się nakręcać, no to niech będzie według ciebie, tak?
ale to mnie już w to nie mieszaj, tak? Uważamy, co oglądamy, co słyszymy i w jakich dawkach i się oczyszczamy. Takie małe podsumowanie na koniec. Jest no do... dobrze. To słuchaj, Zygfryd, do następnego razu. My czekamy sobie tutaj, zrobimy o tych całych procedurach, jeszcze tych energetycznych, o grupowych, o kulcie, o kulcie, o medytacjach. Zrobimy jeszcze coś, dogramy. Bo to jest teraz bardzo też ważne, żeby pilnować swojej przestrzeni. Tak, w dzisiejszych czasach to może dopowiedzmy na sam koniec, że właśnie modne są te zbiorowe medytacje, a to można sobie nawet i zaszkodzić, bo jest ważne, z kim się te medytacje robi, żeby te grupy były przejrzyste, żeby zachęcać, zabierać ze sobą ludzi, których się zna. Jeżeli kogoś się nie zna, to nie jest dobry pomysł wciągać tak na oklep ludzi, bo jeden wysyła dobre intencje, a drugi lewusa podłącza i ściąga je gdzieś tam w bok. Tak? W ten sam sposób funkcjonują religie, w ten sam sposób sekty współdziałają. No tutaj to jeszcze gorzej, bo to lider tam zbiera różne rzeczy, ale to powiemy, ja już mówiłam o tym, w jednym filmiku, czy medytować, czy nie. Także zapraszam do niego, bo tam już część powiedziałam, ale tutaj masz absolutną rację z tym, że jedna osoba potrafi zaburzyć energię, szczególnie jeśli nie znamy kogoś, nie mamy zaufania, nie znamy, nie wchodzimy. Ale ten, kto prowadzi ten rytuał, no, no to o tych sektach, dalszych kultach i to, co się tam wyczynia dalej, to my jeszcze sobie porozmawiamy od innej perspektywy. To też już wszyscy wiedzą. Po części to jest, my nic nowego nie mówimy. To jest wszystko to samo, ale czasami słowa, dobór słów, jak ta energia zostaje zbierana, gdzie ona idzie, po co ona idzie, co jest pod płaszczykiem czego, no to można o tym jeszcze powiedzieć. Do następnego razu. Do następnego razu. Wszystkiego dobrego. Bądźcie dobrej myśli, bo ja też taki jestem.